Posiadanie obywatelstwa nadaje nam tożsamość. Lubię czytać te fragmenty Ewangelii, w których Jezus opowiada o Królestwie Niebieskim. W prostych słowach opisuje atmosferę nieba tak, że mogę sobie wyobrazić, jak tam jest. Ale też pokazuje, ile z tego nieba jest już we mnie, a ile jeszcze mi brakuje. Słowa Jezusa są nie tylko zaproszeniem do tego, co będzie kiedyś, ale mówią o tym, że możesz stać się obywatelem nieba już tu na ziemi, podejmując konkretne decyzje. Obywatel nieba czasem ma pusty portfel, niemodne spodnie, wydaje się być bardzo przeciętny. Możesz nie zwrócić na niego swojej uwagi, ale gdy zamienisz z nim parę słów, masz pewność, że należy tam. Posłuchajcie proszę Witka Kacały. Ja mam głęboką świadomość tego, kim jestem, jaka jest moja tożsamość. Naprawdę mam głęboką świadomość, ponieważ to, co się stało w moim życiu 34 lata temu, to jest cały czas żywe. Cały czas żywe, cały czas aktualne i to cały czas gdzieś tam pozwala mi zaczynać od nowa. Ale czy jest z tym łatwiej? Nie. Nie, absolutnie. Ten czas, który ja przeżywam teraz, no to jest jeden z chyba z najtrudniejszych, jaki w życiu miałem. To jest zmaganie przede wszystkim z samym sobą, ze swoimi słabościami, które jakoś tak wyjątkowo, jakąś z wielokrotnioną siłą odczuwam, doświadczam ich. I to, co mi pozwala jednak wstawać i zaczynać każdy dzień na nowo, a to naprawdę jest w obecnej mojej sytuacji duże wyzwanie, każdy dzień, to właśnie to, ta tożsamość. Tożsamość, że wiem, kim jestem, dzięki słowu, które zostało wypowiedziane nade mną, dzięki słowu, które cały czas czyta moje życie, z którym ja też chodzę, dlatego, że z Nim chodzę, to jest jedyna wierność, jaka w życiu się mi udaje. Ono też czyta moje życie. W tej wielkiej bezsilności mojej jest siła. Jestem przekonany i tego gdzieś nigdy nie straciłem, że wszystko, co najlepsze, dopiero przede mną. Właśnie, niebo. To jest to wszystko najlepsze, które jest przede mną. A zdarza się, nawet teraz, w tym stanie, w jakim jestem, że już teraz też go doświadczam. I wiem, z czym mam do czynienia i o co też walczę. Bo dla mnie to jest walka. Dlatego nie chcę wyjść na jakiegoś mądrale, ale na przykład wiem, głęboko jestem przekonany i tego się zupełnie nie boję, że śmierć jest dobra. Zapraszam do wysłuchania utworu Obywatel z projektu Niebo autorstwa Gabi Gąsior.